Dzień dobry, moje dzióbki kochane. Przyszłam sobie nalać w szklankę wody. Właśnie tam byłam pierwszą pielęgnację, że tak powiem, wykonać. Dzisiaj mam zamiar... Wczoraj nagrałam dwa filmy. Dla Was dzisiaj jest trzeci, więc na parę dni mam robotę, bo muszę je skleić do kupy. No i jak wiecie, uczę się nowego programu, który sobie zakupiłam, z którego się bardzo cieszę, ale powiem Wam, że ja z informatyki jestem totalna noka. Dla mnie włączyć i wyłączyć to ok, ale jak już coś dodawać, coś robić, to czarna magia. Co tam u mnie? Wczoraj byłam w sklepie, kupiłam kilka nowości, parę rzeczy z chemii, więc tutaj przez to, jak mówię, będę wrzucała Wam zdjęcia po kolei, co kupiłam, żeby później ja będą pustaki doskonale, żebyście wiedzieli, o czym mowa, że to kupiłam. Ja jak coś kupuję, to kupuję, jak coś dostaję, to dostaję. Nie dostaję od żadnych marek, żadnych produktów, ewentualnie od koleżanki, kolegi, mamy, cioci, babci lub kogoś z rodziny albo ze znajomych, a tak to nie dostaję żadnych produktów. Wszystko kupuję za własne pieniążki, no chyba, że tak jak wspomniałam wcześniej. Wracam do gotowania, żeby Wam pokazywać, nagrywać dla Was. Zastanawiam się nad dodaniem nowej serii, ale nie wiem, jak to pójdzie. Najpierw muszę ogarnąć system, bo jak wiecie, powróciłam z powrotem do ćwiczeń, do zdrowszego jedzenia. Koniec już wakacyjnej przygody, wakacyjnego szaleństwa, wakacyjnej głupoty, że tak powiem. Znaczy, ja nigdy nie będę osobą, która będzie freakiem fitnessowym, która tylko ćwiczy i tylko je same zdrowe rzeczy. Nie, nigdy taka nie będę, bo ja nie chcę taka być. Po pierwsze, a po drugie, każdy robi jak uważa. Ale z powrotem od wczoraj prowadzę zapiski takie totalne, więc to był wczorajszy dzień. Wczoraj zjadłam 1930 kalorii i wypiłam 10 szklanek wody. Oprócz tego jeszcze były jakieś herbaty, kawy. Nie, herbaty wczoraj nie piłam. Kawy były. Dużo kawy, bo wcześniej wstałam, dzisiaj wstałam znacznie później. Ale no nie potrafię jeszcze się tak... Dobra, więc przekładam i tutaj będzie. Tu robię, bo już piję jedną szklankę wody. Więc jedyneczka. Wasze zdrowie. A ja przebieram się... Także tak, parę rzeczy kupiłam, cieszę się bardzo, bo między innymi kupiłam chusteczki do pralki, do suszarki. O Jezu, jak mi kości strzelają. Jestem zadowolona, w ogóle jestem zadowolona z tej pralki, suszarki, bo pogoda teraz jest dosyć ładna. Tak, ale później i tak pada, no i tak w kółko Macieja. Także dzisiaj taki lazy dzień, czyli taki dzień leniuszka. Dzień leniuszka, no wiadomo, tam odkurzyć, kurze powycierać, obiad zrobić, ponagrywać, coś tam. Ale więcej czasu spędzę leżąc na łóżku przy programie. Wczoraj też odpisywałam na komentarze. No kulam się do przodu, a szczególnie, że jeszcze ten tydzień i Russell wraca do szkoły. A Laura ma jeszcze w tym tygodniu dwa interview od pracę, cały czas sobie wybiera, szuka tej najlepszej. Jestem cholernie dumna i mam nadzieję, że dostanie tą, którą sobie wymarzyła, bo to ważne mieć dobrą pracę. Taką, jak się lubi, a nie taką, co trzeba. No bo wiadomo, że praca jest ważna, ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby lubić chodzić do tej pracy, a nie być przymuszony. Dobra, idę, wskakuję w łachmanki i zabieram się do ćwiczeń. Tak,
Powiem Wam tak szczerze, że do tej wagi, którą chciałabym uzyskać w niedalekiej przyszłości, brakuje mi 8 kilo. 8 kilo. Ale ja się nie odchudzę. Tylko kontroluję to, co jem. No i w ogóle powinnam sobie wyniki porobić. Znowu tarczycy i tak dalej, ale ja to jestem ostatnią osobą, którą zobaczycie u lekarza. A to jest bardzo złe. To jest bardzo złe. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo człowiek, który wie, że choruje wcześniej, może zostać uleczony, a ta osoba, która broni się od lekarza rękoma i nogami, to niestety dowiaduje się za późno i... No tak, takie schematy, bo dzisiaj miałam dziwne sny, ostatnio źle sypiam, albo śpię jak mysz pod miotłą, że wszystko słyszę i kręcę się, albo mam ciężkie sny. Ale nie, nie mam żadnej depresji, dzięki Bogu, ani nic z tych rzeczy. Po prostu. Rozmyślam. Idę się przebierać i ćwiczyć. Moje stanowisko przygotowane, śmieję się, stanowisko pracy, przyjemności raczej. O, zobaczcie, przepięknego kwiatka dostałam od misie. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, czy nie, ale powiedział, że to jest kwiatek dla mnie. Prezentują się moje kwiatuszki. Zastanawiam się, o co chodzi z kamerą. Coś się chyba tutaj stało. Mocno zoomuję. No nic, mata rozłożona. Ja już ubrałam. Pokażę Wam się w lusterku. Bo i tak muszę wziąć laptopa, żeby się podłączyć. O, tak, Ciebie też pokażę. Ciebie też pokażę. Tak. Kto ma zwierzaki, ten wie, jak się ćwiczy. No i tak wyglądam. Powiem Wam, że ćwiczenia robią swoje. Brzuch wygląda fajnie. Tyłek, jak na kobietę w moim wieku, też trzyma się fajnie. Więc tylko ćwiczyć. Tylko ćwiczyć. A w ogóle mamy nową kamerę do samochodu. Hello Go. Go. Czyli to taka, wiecie, do nagrywania podczas jazdy. No, dużo się podróżuje, dużo się jeździ, to fajnie mieć takie coś. Dobra, idę ćwiczyć. Do zobaczenia później. Pokażę Wam się, jak wyglądam zaraz po takim porządnym wycisku treningowym. A tu już jestem po ćwiczeniach. Złapałam za telefon. Poczekaj chwilę. Zobaczcie. Cała mokra. Cała. Tu nie widać. A z buzi się dosłownie leje. Mam gdzieś się alarm włączył. Tak to wygląda. Teraz śniadanie, kąpiel i zaczynam dzień. Coś mi kamera się psuje, więc pamiętacie moją starą, znaczy kamerę, którą kupiłam na Wishu. Czas kupić kartę, ją wypróbować oraz przejść się i popatrzeć nowe kamery, bo skoro kupiłam sprzęt, kupiłam laptopa, wykupiłam sobie program do robienia filmików, to pora również zainwestować lub chociaż zadbać o to, żeby był sprawny sprzęt. Co ja teraz robię? Była u mnie siostra. O, to moje dziecko. A ty co masz? Co Blakuś ma? Co? Chcesz kosteczkę? Tak? To chodź, damy kosteczkę. Co ja robię, to prasuję. Była u mnie moja siostra. O, tutaj. Tyle mam prasowania. Wypiłyśmy kawę, chwilę porozmawiałyśmy. Ja za chwilę będę jadła drugie śniadanie, ale to jeszcze trochę. Kosteczkę. Poczekaj, sam nie możesz. Gdzie masz? No idź do siebie. No, także coś mi się tutaj z tą kamerą dzieje. Idę dalej prasować i później Wam pokażę. Oho, pauza.
Pogoda jest taka, że akurat dzisiaj kurze muszę wszystkie powycierać, pościągać te szpargały z szafek, powyrzucać kwiaty już poschnięte, wyczyścić ładnie szafeczki. I tyle, dzień sprzątający, także bardzo aktywny. Wczoraj zrobiłam po domu ogólnie 14 tysięcy kroków, dzisiaj tych kroków mam 4800 już zrobionych. Mało będzie, bo dużo będę stała przy żelazku, ale zawsze to coś. Poprasowałam, jeszcze muszę pochować, ale robię teraz przerwę z tego względu, że za godzinę równą będę musiała zrobić obiad, więc teraz robię sobie przerwę na kawę. Ale zanim to zrobię, chciałam Wam powiedzieć, że zaraziłam moje dziecię z powrotem, dbaniem o siebie. Zobaczcie, moje dzieci, znowu ptak na kupciu. Laura uprawia jogging. Nie widać jej. Tu jest. Tak, tam biegnie ona. I Russell sobie. Tak, dobra, wychodzimy od niej. No, super. No i bardziej dbamy o zdrowie i mam nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej. Ja idę teraz umyć podłogę w kuchni i delektować się kawusią, także cieszę się. Wszystko idzie fantastycznie. Ktoś tu mnie zaczepia. Gdzie mam strasznie duży brzuch i tak sobie próbuję z jakiego powodu. Czuję go mocno. Usiądę chwilę do laptopa i się zrelaksuję przez pół godziny, ale pierw umyję podłogę w kuchni. Nie w całym domu, bo były myte podłogi, ale w kuchni muszę umyć jeszcze raz, bo tam najwięcej się brudzi i najczęściej po prostu w kuchni czyszczę. And me. I'm on season 3. O Jezu, co jest z tym? Słuchajcie, Zoom mi się zepsuł. Kamera mi się zepsuła. Cholera jasna. W ogóle dziwnie pokazuje, ale jasne. Tak z daleka dopiero widać. Przybliżanie. Na środku. Dobra kochani, nie wiem co się dzieje z kamerą. Denerwuje mnie to. Muszę zmienić kamerę. I to szybko. Znowu nowy pomysł na to, żeby kupować, a tam dzieci siedzą i jedzą, ja też już idę jeść, później się jeszcze z Wami porę. A brzuch został, nie ma zoomu, ale brzuch został. Pokazywałam Miśkowi właśnie, że kamera mi się spierniczyła. Co? Nie, spierniczyła mi się, mam przekląć? Dobrze, Cię nie zjebała. No, ubierz się. A ta koszulka to co robi tam, proszę pana? Ta, to tam leży. A ona leży tam chyba od 2 tygodni. No ona tam... Nie, ja myślałam, że to jest jakaś szmatka do wycierania. To jest do wycierania kurzu z szafy, wiesz? Ja właśnie nie wycieram. Nie, ja pytam poważnie w tym momencie. No to jest koszulka. Ludzie niech słyszą, co to jest. Co to jest? Wycieranie do wycierania. Nie. Tu jest kurz na szafie, nie? Ja wycieram ją tu. Nie? No i co? I potem ją ubieram. Kochanie, czyli to była koszulka do prania, tak? No. Która leżała sobie na szafce. No i tak chodzę i po nich wszystkich sprzątam. Albo i nie, bo nie wiem, czy mam ruszyć, czy nie. Dobra, my idziemy na wieczorny spacer. Zbić trochę kalorii, żeby spadły i... I co? I to by było na tyle. Ja ubieram bluzę, adidasy i idziemy się przejść. Wszyscy. We trójkę, bo Laura się obraziła. No właśnie. Tak to jest. Dobra, dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego, do miłego wielka buźka. Pa, pa!